witam serdecznie. Już teraz, kiedy emocje opadły po tej konferencji, dziękujemy w ogóle za przybycie, za uczestnictwo. A z nami teraz, chwilę po tym wydarzeniu, pan Robert Lasek z firmy Polkom, naszego partnera technologicznego. I w nawiązaniu do tych wszystkich informacji, do tych paneli ciekawych, tematycznych, do prelekcji, chciałabym zadać kilka pytań odnośnie właśnie świadczonych usług przez firmę Polkom, bo tutaj prelegenci pokazywali swoje portfolio, co proponują swoim klientom. Też chciałabym dopytać, jak to wygląda z perspektywy firmy Polkom, z jakimi wymaganiami, problemami klientów zderza się firma Polkom aktualnie. Dobrze, witam Panią bardzo serdecznie. Przede wszystkim dziękujemy jako Państwa partner technologiczny za zaproszenie na tą zacną konferencję. Faktycznie emocje opadły, rozmów było bardzo wiele, mnóstwo ciekawych tematów. Zadała Pani pytanie o to, gdzie w tym momencie firma Polkom jest i z jakimi problemami się spotykamy. Polkom Data Center jest właścicielem dwóch ośrodków przetwarzania danych. Jesteśmy największym komercyjnym dostawcą usług cloudowych. Jest taki trend na rynku, o tym też była mowa, że w tym momencie wszyscy chcą używać oprogramowania, chcą oprogramowania w postaci usługi i nasza oferta jest nakierowana na to, ażeby oferować klientom również firmy Sagittum, usługowy model IT. Państwo jako integrator IT spotykają się z różnego typu wyzwaniami u klientów, czy to kwestia migracji danych między ERP-ami. Naszą rolą jest, ażeby dostarczyć Państwu niezawodną, bezpieczną platformę do tego, ażeby w sposób bezprzerwowy, ciągły przeprowadzić tego rodzaju operacje. No właśnie, bo sam system idealny nie byłby idealny bez dobrego, idealnego środowiska, prawda? Dokładnie o to chodzi. Taki jest cel i takie jest wyzwanie. Każda aplikacja rządzi się swoimi prawami. Wykonaliśmy dużą pracę nad tym, ażeby zaoferować elementy z naszej infrastruktury, dopasowując je w sposób optymalny pod wymagania danego systemu ERP, czy to systemu workflow, CRM, czy WMS. I w tej chwili mogę powiedzieć, że posiadamy gotowe platformy wyskalowane w sposób optymalny pod te systemy, o których mówiłem. Bo tutaj ranga i szablon tych systemów jest duży. I tak naprawdę Państwa usługi nie ograniczają się tylko i wyłącznie do pewnych segmentów, tylko tak naprawdę skierowane są do różnych branż, prawda? I teraz mam pytanie, jakich branż jest najwięcej, tak już z perspektywy tych klientów obsługiwanych? Tutaj bardzo bym prosiła o rozwinięcie. Zaufało nam w tej chwili ponad 300 klientów i mogę powiedzieć, że dostarczamy usługi do praktycznie każdej branży. Mamy u siebie sektor bankowy, który na początku mówił o tym, że chmura nie jest dla niego. No w tej chwili trudno sobie wyobrazić bank, do którego nie logujemy się mobilnie. Mamy klientów z branży produkcyjnej, z branży przemysłowej, więc tutaj mamy najwięcej wspólnych klientów. Państwo dostarczają tego typu oprogramowanie, to jest państwa korporacja, biznes i Państwa klienci, Państwa rynek docelowy i tych klientów jest bardzo wielu. Zresztą to wynika chyba z tego, że w tej chwili w Polsce jest rynek na oprogramowanie dla firm produkcyjnych. No i my jako Państwa partner technologiczny wkomponowujemy się idealnie w ten trend i mamy platformę pod aplikację do zarządzania firmami produkcyjnymi, tak, pod te ERP-y, które Państwo wdrażają. Tak.
Więc ja bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę, za uzupełnienie tych wszystkich prelekcji podczas dzisiejszej konferencji. Mam nadzieję na więcej takich spotkań, no i tutaj na jeszcze współpracę z Państwem ciągłą, dalszą. Bardzo serdecznie dziękuję za wywiad i dziękuję Państwu, dziękuję za zaproszenie.